Skrill, drop it hard. Witajcie w kolejnym odcinku Singularity. Tak, wiem, słyszę głosy. Singularity. I lecimy, wreszcie przejdziemy przez tą dziurę, przez którą tak bardzo chcecie przejść. Więc wciskamy Q i idziemy. Należy jak najszybciej znaleźć maskę przeciwgazową i opuścić. Ja już mam maskę przeciwgazową. A tu się rozjebało, to się. A co tu jest? Coś w środku? Nie. Kurde mol. Biorę skrzynkę, chociaż nie wiem po co mi potrzebna, ale pewnie będzie mi potrzebna. Tu jest jakiś guzik do wciśnięcia? Nie, kurde. Dwa skrzynka. Skrzynka, odejdź. Chciałbym stąd wyjść, tylko jak? Oczywiście tlen zaraz mi się skończy, umrę. Znając moje szczęście. Tu mogę? Nie mogę. Z powrotem mogę tam? Mogę z powrotem tu, tylko co ja dzięki temu zyskam? Tego nie wiem. Cholipka. Coś to podejrzane lekko. Jak ja nienawidzę zagadek w takich głupich grach. Fuck. Dobra, weźmy jeszcze raz. Ależ to zajebiście jest zrobione, znowu się jaram. Wiem. Muszę otworzyć tutaj pewnie coś. Chyba, że to mogę naprawić, nie mogę. Cholipka. Tu mogę wcisnąć guzik, nie mogę wcisnąć guzika. Ale mogę wziąć te skrzynki. No, weź te skrzynki. Wrzucić je tam na przykład. No dobra, mam skrzynkę. Przeniosłem sobie z przeszłości sobie skrzynkę przeniosłem. To co mi to daje? Zaraz umrę. Chyba tutaj się respawnują te zbiorniki z tlenem. Przynajmniej mam taką kurwa nadzieję. Chyba tak. No bo cofam się w czasie, ja będę na to nie patrzeć bez przerwy, więc muszą się respawnić. Kurde mol. Co ja mam tu zrobić? Tu jest ta dźwignia chyba gdzieś. Z tego co pamiętam. O, tu są skarby, o których nie wiedziałem wcześniej. Pełne zdrowie, dobra, weź to zostaw. O, tu. Tu też, dobra. No, skań, wstań, skań, tak. Cholera. Co ja robię nie tak? Niech mi ktoś powie. Muszę tam coś rozjebać, no nie ma wyjścia, muszę przez tę dziurę z tej strony coś odpierdolić, żeby w przyszłości mi się to zrobiło i żebym mógł wyleźć. Tam nie mogę wejść, a chciałbym bardzo, ale to bardzo. Tego nie mogę otworzyć, czy mogę? Nie mogę. Właśnie, mam przecież... No dobra, on przyszedł stąd, tu, okej. Dobrze, że sobie przypomniałem, że jest coś takiego jak wskazówka. Fajnie, że sobie włączyłem stoper. Już sobie włączyłem. Tu. Dobra, idę za tobą. Aha, i tędy mam wyjść. Boże, ludzie, jakie jestem tępy momentami. To aż, kurwa, ręce opadają. O. C. Jest! Eureka! I'm genius. Cel ukończono. No wreszcie mogę zdjąć tą cholerną maskę. Boże drogi, nareszcie. Według wskazań GPS znajdujesz się na zewnątrz zbiornika gazu. Ruszaj dalej. Dobrze. Panie Barisow, w którym je dyma w dupę. Wydyma najprawdopodobniej. Gdzie to się otworzy? Tu się otworzy. O, krew nie wyszła wam tu, panowie, zbyt ładnie. Co, on jest nabity?
Tak, i rękę ma przebitą, no nie. To jest dopiero hardkorowiec. Goście z jakimś lekkim sadomasochistą lubi sobie ręce od... Flaki. Ręka, noga, mózg na ścianie. Max. Użyć też nogę. Włączyli ogrodzenia ochronne. Musisz odnaleźć wartownię i wyłączyć ogrodzenia. Dobra, 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 dobra. Wszystko ma maksa. O, tam bym chciał iść. Chciałbym tam iść. Ale ja tam chyba mogłem iść. Jak se kucnę, nie mogę tego podnieść, ale lipa! To jest bardzo ważna rzecz. Co? Ja ci kurwa dam paszoł. Ale to sobie wezmę sobie snajperkę tym razem. Weźmy sobie snajperkę za strzelbę. Mogę jakieś ulepszenie wykupić? Mam! Ulepszony magazyn przyjesz większe obrażenia. Szybkie przeładowanie, zdecydowanie. Snajperka przydatna rzecz. I bez... O, tu coś jest. Fiolki tu są, ale fiolek mam max. Co wy tam, panowie? Holy crap! Chłopaki, spokojnie. Goodbye. Gdzie ten drugi, kurwa, pataszon? Jest. I dziękuję panom za współpracę. Mogę to otworzyć? Nie mogę. Więc ja mam się tu przed nimi bronić, czy co? Ja ci dam od tylca, ty byś chciał od tylca. Zboczońcy, tak. No pewnie mogę przejść przez okno, tylko muszę sobie podstawić zepsutą skrzynkę. No! Postaw tu i zepsuj to. Chwyć, ładnie ustaw, wejdź. Wciśnij C i nie wyjdziesz tak. Dobra. I wszystko jasne, co teraz? Kurwa, jak zwykle nic nie jest jasne. Chciałbym to otworzyć na przykład, móc. Ale nie mogę. Czemu ja się tak gubię? To mnie zastanawia. Tu windą zjechałem. Tu nic się nie dzieje. Tu chłopaków zestrzeliłem. A, mogę wyjść od góry chyba. Dobra. Dobra, dobra, nic nie mówię. Chodź tu, tu postaw to. Zepsuj, napraw. Mogę wyjść górą? Fu, ja nie mogę wyjść górą. No, to jak ja mam stąd wyjść? Ludzie drodzy. Wrócę do was, jak to wymucę, jak zwykle. 5 sekund po tym, jak przerwałem nagrywanie, doszedłem. Wystarczy iść tędy. Tylko czasem wziąć skrzynkę. Jakiż ja jestem czasami przytępawy, ale już się chyba do tego przyzwyczailiście, przynajmniej tak mi się wydaje. Мир 12 их называют. Не на мне, дебилу, на них. Wydaje mi się, że gram w Fira i cały czas spowalniać, co jest straszne. Po prostu nie. Tu nie ma czegoś takiego jak spowolnienie czasu w czasie normalnym. Fu, ale jest trzymając snajperkę. I goodbye. Kurwa, strzelać ze snajperki w pomieszczeniu, które ma 5 metrów długości, to trzeba być hardkorem. Fu. Pum. Dziękuję. Miło było mi pana poznać. Dziabnij se pakiet, a ten zbierz. Idź dalej. Holy crap! Nie zaczepiaj się, proszę cię, proszę cię. Gdzie ten drugi koleżka jest? Tu. Baju, baju, baju. A tu jest trzeci jeszcze. Pum. Fuh! Snajperka jest nawet boska, ale wezmę sobie strzelbę. Snajperka jest nawet boska w małych pomieszczeniach, bo można dzięki niej używać... Muszę. Można dzięki niej używać spowolnienia czasu, które normalnie, ogólnie rzecz ujmując, nie jest dostępne.
Ale idziemy dalej. Bo tu akcja adwersyjna, widzę, jest jakaś. Co chcesz atakować, debilu jeden? Kurde, ile tu amunicji. O, coś czuję, że tu będzie jakaś ostra jazda z bossem. Znowu, no proszę was. Mogę sobie wziąć... Nie, tej broni chyba nie mogę, co można kierować kulą. Nie, niestety nie mogę jej wziąć, ale nie będę brał żadnej innej. Ale amunicję może bym sobie dokupił. Ale że ja jestem niezdecydowany do tego ammo. Mogę kupić. Kupiłem. I do tego mam max. Ok, idziemy dalej. Mogę coś jeszcze zebrać? Nie mogę. Pełne zdrowie mam. Telewizory marki Philips. Kurwa, co to za pole elektromagnetyczne? Wow, 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 ja nie chciałem tego zepsuć. Ej, ej, a nie, może jednak i chciałem. Alarm się włączył. Znakomicie, kapitanie, jednak musisz ruszać dalej. Wkrótce pojawią się tutaj żołnierze i stwory. I będzie wesoło, jak zwykle. Dostań się do kuchenki. Właśnie, podróż do kuchenki. Będziemy robić coś w mikrofalówce. Najprawdopodobniej będziemy odgrzewać kotleta. Cholera. To bym sobie wziął. Co, jeszcze żyjesz? No myślałem. Jeszcze cię zmienię w coś dziwnego. Aha, spowolniłem ci czas. Dobra. Będziesz umierał w męczarniach. W dodatku powoli. Holy crap, ci się jarają, ci strzelają. Mamo, 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 pomocy! Drzwi się jeszcze zamknęły, nie! Po co ja to wysadzam? Nie wiem. Panowie, kurwa, umierać. Idę tu. Ja know I do? Do I do? How do you do? A, chłopaki idą, dobrze, dobrze. Jaka tam rzeź, co oni im tam robią? Dobra, okej. Okay. Żegnajcie, panowie. No to teraz to już lajcik. I łebek, i łebek, i łebek. Przeładowywuj. I łebek, i łebek, i łebek, i łebek. Jak pewno i tak go nie zabiję, chociaż zrobiłem mu z głowy sito niezłe. Jezu, jak ja nienawidzę tych zielonych, znaczy niebieskich potyrpańców. Może by się przydało coś pozbierać gdzieś, może coś leży. Nic nie leży nigdzie. No kurwa, jak na złość. Tym mogę sobie jedynie porzucać muzę, jaka rąbie muza. Tu chłopaki się wspinają, widzę. Kurwa, tam to będzie jazda. Nie chcę tam być. Tu, dobrze, tu trzeba iść. Tylko mi nie mówcie, że oni mi się wszyscy tutaj pojawią, bo się przecież pochlastam. Halo? Oni tam tylko migają bez przerwy. Dobra, wszystko ucichło. Chyba będzie spokój już i cisza. Czy nie? No kurwa. Już doszłem do tego, dlaczego niektóre się da, a niektórych się nie da, bo da się rozwalić tylko te główne. No właśnie. Tylko te główne świecące, a tych normalnych się... Kurwa, ile tego tu jeszcze będzie? Tamtego mi się uda? Chyba mi się nie uda, dobra. Jebać to. Ale stąd mi się uda. Tak jest. Nie chcę tu iść. Tutaj ładowano do wózków czyste E99 i przewożono je do kuchenki. Jeżeli nie znajdziesz innej drogi, możesz użyć tych wózków.
Dobra, spoko, zajebiście. Orzesz w kurwę, znowu te robaki. Może wykończą trochę tych chłopaków. Tego bym zmienił, potworka. Niech sobie ich tam atakuje. O, widzisz, stary, o to mi chodzi. Tego może też, a ten już umarł, dobra. I zabił go, no nie wierzę. Kurwa, gość ma bazukę, no nie wytrzymam. Co to jest? Naciśnij prawy przycisk myszy, aby strzelić rakietą podążającą za celem. Przenośna wyrzutnia rakiet strzelająca pociskami. Mhm, okej. Okay. A po co mi to? Ale wezmę. Gdzie to jest? Tu mam chuj amunicji, tu mam mało amunicji. Więc sobie weźmy to. Jesus Christ! This is big gun. Ten się biedak zawiesił, strzela w ścianę. O kurwa, już strzela we mnie. Raczej tego nie przeżyjesz. Aha, broń mi wypada automatycznie. Dobra, no bardziej mi nie jest potrzebna do niczego. Chyba na razie póki co. To bym se naprawił. W dupie! Kaiwon, w dupie! Jarzech jest... Ooo. Kurwa, coś czujesz... Wyrzucenie tej broni było błędem. Rozbierajmy te wszystkie cuda techniki. Otwórzmy sobie to. I po raz kolejny wejdźmy do sklepu. Kupmy sobie ammo do tego. Do tego mam max. Dobra, starczy. Aby was nie zanuda, zlecim dalej. Co tu się kurwa, gdzie działasz? Się... Wow! Fuck! Dobra, idę po snajperkę. Zmiana planów. Wywalamy wywalimy to. Weźmiemy sobie snajperkę. Bo widzę, że chłopak uda się tutaj zdjąć. Za Walkirię. Strzelbę sobie z... No! No! Strzelbę sobie zostawię ze względu na to, że jest bardzo dobra na bliski dystans, a na daleki dystans będę miał to. Dobra, cinko to widzę, idę na dół. Już wszystkich zżarło, także nie ma się co bałaganić. To sobie chętnie zbiorę. To też wy se tam walczcie, mi to nie przeszkadza. Weźmy steampack i get out. O, cześć. Ło, ty chujku głupi. Dobra, ta wyrzutnia mi się zapewne przyda. No, zabawa przednia, tyle muszę powiedzieć. Jedziemy na dół. Znaczy, jedziemy w bok. No dobrze, zajmijcie się tam chłopakami. A ja sobie was postrzelam. Ile ja mam amunicji jeszcze do tego? 6. Jeden nie żyje, git. O kurwa, ile tego tu jest! Coś czujesz, że ta gra się niedługo będzie kończyć. To jest tyle tego, że ja tu nawet nie muszę naprowadzać niczym, tylko sadzić prosto w nich. Dobra, dwa padły, tam jest jeszcze jakiś. Chłopakom trochę pomogę. Ja będę miał później też mniej roboty. A kurwa, strzeliłem sobie, brak amunicji. Dobra, no to trudno. Nie wiem gdzie jadę, nie wiem po co jadę. Te snajperki to ja sobie mogę do nich jedynie potykać. Posmyrać ich po brzuszku. Ale chłopaków za to się pozbędę. Bum. O kurwa, nie pozbyłem się. Macie, panowie, przejebane. Wow! Jeszcze chodzisz? No już myślałem. Kurwa, gdzie ja jadę? W jakieś kanały.
Dobra, jedziemy tą kolejką całą. Naprawdę przyjemnie to wygląda, przyjemnie. Jeszcze bym się chciał postrzelać was. Zamknęli mi drzwi przed nosem. Boję się myśleć, co tutaj będzie. Aha, mogłem sobie zapory. A to w sumie sobie je zrobię, ze względu na to, że później też mi się mogą przydać. Aha, nie przydadzą mi się, dobra. Spike shot. Co to za broń? Tego to nie chcę. Wolę snajperkę zdecydowanie. Przynajmniej będę mógł sobie spowalniać czas. Powinieneś być już w środku. Przetwarzano takie ilości E99, że szczeliny w czasie pojawiały się samoistnie. Dobra, i na tym... Znajdź szczelinę. Jak najszybciej co... Dobrze, Barysow, chcę skończyć odcinek, debilu. I w tym momencie zakończymy sobie odcineczek kolejny z Singularity. Jeśli nie macie co robić, kliknijcie łapkę w górę. I napiszcie jakiś komentarz. A na pewno go przeczytam w komentarzydle. Więc naprawdę zachęcam... przepraszam. Zachęcam was do pisania komentarzy. I trzymajcie się, cześć. Do następnego. Singularity. Skrill, drop it hard.